Przed momentem zakończyło się spotkanie 9. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy między Legią Warszawa a Lechem Poznań i zapraszam teraz do krótkiego podsumowania tego meczu. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym Was serdecznie zachęcić do podzielenia się własną opinią na temat tego spotkania w komentarzu pod tym filmem. Kto według Was zagrał trochę lepiej, kto najlepiej, kto trochę słabiej, kto najsłabiej. Zapraszam, jeśli chcecie. Legia Warszawa w poprzedniej kolejce wygrała w Grodzisku Wielkopolskim z Wartą Poznań 3-0. Natomiast Lech Poznań wygrał na własnym stadionie w ramach trzeciej kolejki Ligi Europy ze Standardem Liège i omawiałem tamto spotkanie, tu gdzieś jest odnośnik. A i tak samo omawiałem mecz Legii Warszawa z Wartą Poznań, także nie wiem, czy da się ustawić dwie karty, no ale będzie w opisie ten filmik. No i tak, wynik tego spotkania to 2-1. 2-1 dla Legii Warszawa. Legioniści tak naprawdę objęli prowadzenie po raz pierwszy w tym spotkaniu w ostatniej akcji meczu i był to gol Rafaela Lopeza, który wstrzelił bramkę w 93 minucie. I jeśli miałbym ocenić tak od razu postawę Rafaela Lopeza w tym spotkaniu, no to ogólnie nie była ona jakaś... No nie błyszczał zbytnio formą w tym meczu. No powiedzmy sobie szczerze, że poza tym golem w końcówce, no to jak sobie przypomnę tą jedną kontrę Legii, gdzie już mógł wystawić jednemu z kolegów z zespołu piłkę na czystą pozycję, no to zagrał tak... podał do obrońcy Lecha, natomiast wykończył tą sytuację w 90 minucie, więc zostanie mimo wszystko bohaterem tego meczu. I na samym starcie też warto zaznaczyć, że to spotkanie można podzielić na dwie części, wow, jak każde spotkanie. Natomiast chodzi mi o prezencję, ponieważ w pierwszej połowie wydaje mi się, że znacznie lepiej grał Lech Poznań, zresztą prowadził 1-0 po pierwszej połowie. W drugiej połowie natomiast już grała trochę lepiej Legia, no bo wygrała 2-0 tą drugą połowę. Chociaż ta pierwsza połowa wcale nie musiała tak wyglądać, jak wyglądała, ponieważ gdyby Valerian Gwilia dzisiaj wykorzystał w pierwszej połowie te sytuacje, które miał, a niektóre strzały, mógł lepiej strzelić przy niektórych sytuacjach, to były takie okazje, strzał z 5 metra na przykład, strzał z 11 metra i to były mega słabe uderzenia. Albo przestrzeliwywał, albo lekko uderzał w Bednarka. Więc gdyby Valerian Gwilia mógł wykorzystać gdyby wykorzystał tamte sytuacje, no to ten wynik mógł być inny w pierwszej połowie. Warto również zaznaczyć, jak ten pierwszy gol dla Lecha Poznań wyglądał w ogóle, bo to było Ramirez ograł jak chciał Jędrzejczyka takim piruetem, obrotem. Później podszedł pod prawą stronę i wcale nie aż tak mocno dośrodkował w pole karne płasko i nabiegał prawy obrońca Legii Warszawa Juranowicz, który strzelił samobuja. Obejrzyjcie sobie w powtórce, bo ciekawe jest to zachowanie, bo Juranowicz tak zagrał, Boruc chciał niby to wyłapać, ale miałem wrażenie, że lekko się zawahał, czy to łapać, czy nie. Ostatecznie to wpuścił i mieliśmy 0-1. Dość taka komiczna sytuacja, natomiast ostatecznie dla Legii nie miało to większego znaczenia. Też od razu muszę tutaj gdzieś tam Juranowicza rozgrzeszyć, bo całe spotkanie potem zagrał w miarę okej i był aktywny. I naprawdę poza tym jednym błędem nie można się do niego przyczepić. No i tak, ta połowa kończy się wynikiem 0-1 dla Lecha Poznań. I gdy wydawało się, że Lechowi już tak naprawdę w tym meczu nic nie jest w stanie zagrozić, bo Tiba super grał, Sykora fajnie grał, ogólnie Lech grał spoko w pierwszej połowie i był znacznie lepszym zespołem. Natomiast zdziwiło mnie to, co wydarzyło się już w drugiej połowie, bo pomimo tego, że Lech w pierwszej połowie stwarzał dużo sytuacji, był groźniejszy, był częściej przy piłce, to jednak w tej drugiej miałem wrażenie, że grał podobnie, natomiast to Legia coraz więcej atakowała. Nie były to jakieś takie mega sforsowane ataki Legii, natomiast Lech mimo wszystko się gubił. Chociażby ta pierwsza bramka Legii wyrównująca, czyli gol Kacpra Cibickiego. W ogóle Cibicki wszedł na boisko za Rosołka, który praktycznie nic nie wniósł w to spotkanie. I kurde, strzelił gola, niesamowitego, obejrzyjcie sobie to w powtórce. Paweł Wszołek z prawej strony dośrodkował wcale nie taką łatwą piłkę dla kogokolwiek w polu karnym i to nie było zwykłe dostawienie nogi. Ten chłopak wygrał pozycję z obrońcą Lecha i uderzył z woleja, także
Chyba w ogóle pierwszy gol jego w Ekstraklasie, na pewno w tym sezonie. Sprawdziłem sobie jego historię meczów na FlashScore. Nie wiem, czy to jest odpowiednie źródło, natomiast widziałem, że strzelił ostatniego gola w 2018 roku, jeszcze jak grał w Olimpii Grudziądz przeciwko Wiśle Płock. I to był chyba sparring, więc w ogóle, no. W ogóle bardzo fajny mecz tego chłopaka. Później też miał fajne zagrania, był widać, że pewny siebie, głodny gry. No i ten trzeci gol w tym meczu, gol na 2 do 1 dla Legii Warszawa. Powiem szczerze, szczerze, ciężko jest mi ocenić w ogóle tę sytuację, bo z lewej strony dośrodkowywał Mladenowicz i Lopez na 5. metrze był kompletnie niekryty. No i no jakby nie trafił, to już w ogóle by było upokorzenie, natomiast trafił, bo już ciężko byłoby tego nie trafić. No i ciężko mi powiedzieć, bo to w sumie była trochę lewa strona, na której grał dzisiaj Tymoteusz Puchacz i tak ewidentnie Puchacz był przyklejony do tej obrony. Natomiast wydaje mi się, że Puchacza bym tutaj rozgrzeszył, ponieważ on chyba miał dzisiaj bardziej za zadanie kryć Wszołka, który przy tym golu znajdował się na około 16 metrze i jak spojrzałem sobie w powtórkę, to Puchacz był właśnie tam obok niego. Także no ciężko to określić. Ciężko. Wydaje mi się, że będzie miał trener Dariusz Żuraw materiał do analizy, ponieważ ta gra Lecha Poznań w Ekstraklasie w tym sezonie no, nie wygląda najlepiej. Przejdźmy do plusów zawodników tego spotkania. Jeśli chodzi o Legię Warszawa, wyróżniłbym Kapustkę, który już w pierwszej połowie bardzo mi się podobał. Wyróżniłbym Lewczuka. Wyróżniłbym tego młodego Cibickiego, który wszedł, i wyróżniłbym o dziwo Mladenowicza i Lopeza. To wy napiszcie w komentarzu, czy Lopez tak, czy Lopez nie. Ja wam to zostawiam, bo wcześniej ten chłopak kompletnie mi się nie podobał w tym meczu i no ale ten gol. No, wy napiszcie. Natomiast jeśli chodzi o zespół Lecha Poznań, w Lechu Poznań było wielu zawodników, którzy zagrali dzisiaj super. I był to Ramirez, na pewno Ramirez, na pewno był to Tiba, na pewno Skóraś zagrał fajnie, na pewno Puchacz mi się podobał, no nie będę oszukiwał, podobał mi się Puchacz, ogólnie środek obrony Rogny, nawet Szatka. Jakbym podsumował to spotkanie, no. Legia miała szczęście, no ale też szczęściu trzeba pomóc, natomiast Lech miał ewidentnie pecha, bo nie zagrał dzisiaj aż tak słabo, żeby ten mecz przegrać.